Cześć wszystkim! Dziś jestem w miejscowości Konatka, a raczej w samym środku lasu, który się w niej znajduje. Spójrzcie, te kopce ziemi dla niewtajemniczonych będą po prostu zwykłymi kopcami ziemi. Ale oczywiście tak nie jest. Są to kurhany. To tutaj Słowianie, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny, chowali swoich zmarłych. Niektóre z tych kurhanów w latach 60. XX wieku zostały przebadane przez archeologów, więc sporo o nich wiemy. A ja, jako archeolog, mogłabym Wam długo opowiadać o sposobie budowy takich kurhanów, analizować skład ich wypełniska i tak dalej. Ale w dzisiejszym odcinku nie o to chodzi. Dziś chcę się skupić na czymś znacznie trudniej dostępnym dla archeologów. Opowiem Wam o życiu duchowym naszych przodków Słowian. Zadanie do najprostszych nie należy i tak naprawdę chyba potrzebny byłby wehikuł czasu, by na własne oczy zobaczyć świat Słowian i dzięki temu... Co jest grane? Ej, zaczekaj! Wiecie, co ona robi? To prochy zmarłego, który niedawno musiał spłonąć na stosie pogrzebowym. W sumie wszystko się zgadza, bo Słowianie stosowali głównie ciałopalenie. Inhumacja, czyli obrządek szkieletowy, u Słowian również był znany, ale praktykowany tylko w ograniczonym zakresie. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Stosowanie ciałopalenia przez Słowian też zapewne nie było przypadkowe. Musiało mieć ścisły związek z ich wierzeniami. Być może Słowianie wierzyli, że ogień ma moc oczyszczającą i pozwala duszy odejść, a może kierował nimi strach przed tym, że dusza powróci, więc woleli spalić ciało, lub też miało to związek z szeroko pojętym kultem ognia i kultem solarnym. O, chodźcie! Zobaczymy, gdzie niesie tą urnę. No jasne, mogłam się domyślić. Urny często umieszczano na usypanych wcześniej kurhanach. Czasami ustawiano je też na wpitych w ziemię drewnianych palach. Słowianie stosowali też zapewne inne metody pochówku. No ale nie o wszystkich dziś wiemy, bo nie wszystkie zostały opisane i nie wszystkie są uchwytne metodami archeologicznymi. A to co? Faktycznie, niektóre przekazy wspominają o tym, że nad grobem spożywano posiłki, inne o tym, że jedzenie pozostawiano dla zmarłego. Zresztą potwierdzają to badania archeologiczne, nawet te, które przeprowadzono tutaj, w Kornatce. W każdym razie, bardzo ważnym elementem życia duchowego Słowian była pamięć o przodkach. Takie rytualne spożywanie posiłków na grobach, palenie ognisk, tańce w maskach i śpiewy urządzano zapewne cyklicznie kilka razy w roku, najprawdopodobniej ku czci zmarłego. A słyszeliście może o tym, że podobno kiedy umarł żonaty Słowianin, jego żona lub ta, która uważała się za jego ukochaną żonę, jeśli miał ich kilka, odbierała sobie życie? Istnieją przekazy, które dość szczegółowo opisują takie sytuacje. Ta Słowianka, jak widać, jednak się do tego nie kwapi. Być może nie jest to pogrzeb jej męża, a może przekazy są nieco podkolorowane. Wiecie co? Dość dziwnie patrzy się na osobę, która wygląda na szczęśliwą podczas pogrzebu. Wielu badaczy twierdzi, że pogrzeb u Słowian wcale nie był wydarzeniem smutnym. Wręcz przeciwnie, cieszono się, że dusza zmarłego odchodzi. To zupełnie inaczej niż obecnie. No nie, znowu? Zaczekaj! No świetnie, znowu ją zgubiłam. Co się dzieje? Już się ściemnia? Poczekaj chwilę. Poczekaj. Widzisz to? To chyba ognisko. Chodź, podejdziemy bliżej. Ciekawe, czy będzie zaplatać z tych kwiatów wianek. A propos wianków, na pewno znacie zwyczaj puszczania ich na wodę. Na terenie dawnej Słowiańszczyzny zwyczaj praktykowany jest zwykle w noc świętojańską, czyli Wigilię Świętego Jana Chrzciciela. Na obchody tego święta nieprzypadkowo wybrano noc 23 na 24 czerwca. Mniej więcej w tym samym czasie, bo około 21-22 czerwca Słowianie obchodzili swoje święto związane z przesileniem letnim, czyli Noc Kupały. Po chrystianizacji dawnej Słowiańszczyzny Kościół długo nie mógł poradzić sobie z wykorzenieniem tej tradycji. Jacyś spryciarze stwierdzili więc, że świetnym pomysłem będzie ustanowienie w tym samym czasie święta kościelnego. Miało to spowodować powolną asymilację tradycji słowiańskich. I faktycznie po pewnym czasie tradycje słowiańskie i chrześcijańskie związane z oboma świętami zmieszały się ze sobą. Jednak zanim tak się stało, obchody święta Kupały dla Słowian były bardzo ważnym elementem ich życia. Święto Kupały było świętem słońca, natury, ognia i wody. Zwłaszcza te dwa ostatnie elementy w obrzędowości pełniły bardzo ważną funkcję. Ogniska palono często w pobliżu akwenów wodnych po to, by odstraszyć złe duchy i demony wodne. Do ognia wrzucano też często różnego rodzaju zioła i inne rośliny. To z kolei mogło być albo specyficzną ofiarą dla bóstw, albo również miało odstraszyć złe moce. Ogień oprócz funkcji odstraszającej pełnił również funkcję oczyszczającą i to zapewne po to przeskakiwano przez ogniska. Ważnym elementem święta Kupały był taniec i śpiew. Taniec już sam w sobie mógł być rytuałem. Jestem pewna, że niektórzy byliby zachwyceni, gdyby przynajmniej kilka tradycji Nocy Kupały przetrwało do dziś. Na przykład tradycja nieprzestrzegania norm społecznych związanych z seksualnością człowieka. Według niektórych teorii tej nocy obowiązywała totalna swoboda seksualna. I na przykład jeśli jakiś kawaler i jakaś panna spodobali się sobie, mogli spokojnie oddalić się od reszty świętujących bez żadnych konsekwencji, wiadomo w jakim celu. Zresztą Noc Kupały nazywana jest dziś przez niektórych polskimi walentynkami, postrzegana jest jako święto miłości. Także pamiętajcie, kiedy następnym razem będziecie chcieli dać dziewczynie kwiaty na walentynki, to upewnijcie się, czy nie jest przypadkiem fanką rodzimej słowiańskiej kultury. Wtedy większe wrażenie zrobicie na niej, dając jej te kwiaty w noc letniego przesilenia. Taka mała rada od przygodowej. Zobaczcie! Znowu gdzieś idzie. Ciekawe, co tym razem uda nam się podejrzeć. Chodźcie, zobaczymy. Wygląda na to, że ktoś nieźle podpadł naszej Słowiance. Słowianie wierzyli, że w prosty sposób można sprowadzić na kogoś nieszczęście. Wystarczy powiązać węzełki na czyimś zbożu. Innym sposobem było na przykład podrzucenie komuś jakiegoś przedmiotu, z którego niemiłe właściwości tego przedmiotu przechodziły na osobę, której taki przedmiot podrzucono. Nieszczęśnik, który u siebie w domu albo na polu znalazł taki przedmiot, tak bardzo zamartwiał się, że stanie się jakieś nieszczęście, że z tego zamartwiania popadał na przykład w chorobę i w ten prosty sposób przesąd się urzeczywistniał. Teraz pewnie będzie składać ofiary. Mam tylko nadzieję, że nie ze mnie. Ofiarami mogły być przeróżne rzeczy, od zupełnie abstrakcyjnych poprzez na przykład jedzenie czy zioła. Sposób składania takich ofiar najprawdopodobniej różnił się w zależności od tego, dla kogo taka ofiara miała być złożona. Czy na przykład dla bóstwa, czy dla ducha osoby zmarłej, czy też dla demona. W każdym razie takie ofiary składano na przykład w świętych gajach, wrzucano do ognia, do wody, puszczano z wiatrem albo składano przed wizerunkiem bóstwa. Takie składanie ofiar miało najprawdopodobniej związek z wiarą w to, że duchy zmarłych, bóstwa czy też inne nadnaturalne istoty mają ogromny wpływ na życie ludzi. Dlatego takie ofiary stosowano wówczas, gdy chciano za coś podziękować lub na przykład, gdy chciano o coś poprosić. W każdym razie Słowianie na pewno stosowali też inny rodzaj ofiary, taki, który nie wymagał poświęcenia rzeczy materialnych. Chodzi oczywiście o modlitwę. Nasza Słowianka zniknęła, więc to już chyba koniec wycieczki. Moi drodzy, o zdobywaniu wiedzy na temat życia duchowego Słowian mówi się, że można przeczytać dziesiątki książek, a i tak nic o nim nie wiedzieć. Wiedzę na temat wierzeń i religii Słowian czerpiemy m.in. ze źródeł pisanych, ale z takich, które pochodziły spoza świata Słowian, czyli na przykład z kronik spisywanych przez kupców arabskich lub na przykład misjonarzy chrześcijańskich. Problem z nimi polega jednak na tym, że nie ma pewności co do tego, czy były one spisywane rzetelnie. W końcu ich autorzy pochodzili spoza świata Słowian. Co nieco na temat życia duchowego Słowian Jan możemy dowiedzieć się ze źródeł archeologicznych. Niestety mamy ich niewiele, dlatego że podczas chrystianizacji dawnej Słowiańszczyzny z premedytacją niszczono wszystko, co miało związek z rodzimą wiarą. Natomiast doskonałym źródłem wiedzy są badania etnograficzne. Przeżytki religii słowiańskiej w kulturze ludowej na niektórych terenach możemy obserwować do dziś. Pokazałam Wam dzisiaj przykładowe interpretacje niektórych aspektów życia duchowego Słowian oparte na literaturze, którą znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainteresowałam Was tematem, bo czasami jest tak, że interesujemy się cywilizacjami np. Grecji, Rzymu, Bliskiego Wschodu, a nie doceniamy tego, co mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki, czyli naszej rodzimej kultury. O proszę, zguba się znalazła. Chyba mamy do pogadania. A Wy nie zapomnijcie o subskrypcji, bo już niedługo nowe odcinki i będzie się sporo działo. To co, idziemy? Trzymajcie się. Słuchaj, powiedz mi, jak to było z tym składaniem ofiar z ludzi? Wiesz, że archeolodzy sprzeczają się o to do dziś? A Noc Kupały? Faktycznie nie obowiązywały żadne zasady? Musiało być ostro. Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam mój outfit. Taki na niedzielny spacer, albo wiecie, na wypad na miasto. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to nie moja siostra bliźniaczka, tylko ja. Jacyś spryciarze wpadli więc na pomysł, że świetnym pomysłem będzie ustanowienie w tym samym czasie święta kościelnego. I przez nich k***a teraz nic nie wiemy. Jeszcze raz. No nie. Znowu. Ej, zaczekaj! Mam kleszcza, dzwoń do Radka Kotarskiego.